W Warszawie będzie meta pierwszego etapu, start jest w Radzyminie, potem jedziemy przez Śląsk, Podkarpacie, Małopolskę i meta w Krakowie na rynku. W tym roku po raz pierwszy wystartuje Tour de Pologne kobiet, dzień po mecie panów, panie wystartują w Zakopanem, zakończą dwa etapy rywalizującej pani w Bukowinie Zaszczańskiej. Więc generalnie wyścig rozegra się na Podhalu, będą trzy etapy, bardzo ciężkie, bo są dwa etapy górskie plus zjazd indywidualny na czas.